Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na brytyjsko-polskim forum ochrony zdrowia. Witam reprezentanta Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję bardzo za udział w naszym spotkaniu. Witam bardzo serdecznie naszych prelegentów, którzy w większości przybyli z Wielkiej Brytanii, aby podzielić się dziś z nami swym doświadczeniem. W szczególności witam przedstawicieli służby zdrowia w Polsce. Cieszę się, że nasza inicjatywa wzbudziła się tak duże zainteresowanie. Jak dobrze wiemy, służba zdrowia jest dla wielu krajów jednym z najtrudniejszych, jeżeli nie najtrudniejszym, obszarem sektora publicznego. System służby zdrowia w każdym kraju wymaga coraz większych nakładów finansowych. Czy jest dosyć pieniędzy w systemie? Oczywiście nie. I pod tym względem żadne państwo nie jest wyjątkiem. Jeden kraj ma więcej sukcesów, inny mnie. Lecz każdy z nich cierpi na brak odpowiednich środków. Można jednak poprawić jakość usług poprzez lepsze zarządzanie służbą zdrowia. Rozwój technologii medycznych powoduje, że żyjemy dłużej i to stawia nas wszystkich przed jeszcze większymi wyzwaniami zaspokojenie naszych rosnących potrzeb medycznych, chociażby tych związanych z starzejącym się społeczeństwem. Wszyscy stoimy przed problemem redukcji kosztów leczenia przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości usług medycznych. W szczególnie trudnej sytuacji są szpitale. Należy więc poszukiwać nowych źródeł finansowania, usprawniać metody wydatkowania pieniędzy i dążyć do sprawnego zarządzania, które jest źródłem oszczędności na każdym szczeblu. Właśnie o tym myślał rząd brytyjski, wprowadzając ostatnią reformę służby zdrowia, której kolejny etap zostanie rozpoczęty 1 kwietnia tego roku. Myślał o zachowaniu wysokiej jakości usług medycznych przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów ich świadczenia. Podczas planowania reformy rząd brytyjski wykorzystał najlepsze pomysły innych. Uczył się także za ich błędach. Stany Zjednoczone, Niemcy, Norwegia, Dania to kraje, które podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami. Teraz my pragniemy podzielić się naszymi doświadczeniami z Państwem w związku z wprowadzanymi w Polsce ewolucyjnymi zmianami usprawniającymi system. Ufam, że przykład Wielkiej Brytanii pomoże zwiększyć efektywność polskiej ochrony zdrowia. Przyjrzymy się zatem reformie w Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele Taylor Wessing omówią pokrótce reformę wprowadzoną w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku oraz porównają system brytyjski z polskim. Pan Andrew Riley, dyrektor do spraw rozwoju zespołu szpitali klinicznych w Sheffield, przyjechał specjalnie na to forum, za co mu serdecznie dziękujemy. Pan Riley odpowie nam o praktycznym funkcjonowaniu reformy na przykładzie szpitali klinicznych, w których pracuje. W programie forum zadbaliśmy o równorodność prezentowanych zagadnień.
Tak więc pan Christian Wards, dyrektor do spraw rozwoju z dobrej znanej firmy Bupa, przedstawi współpracę z brytyjską służbą zdrowia z punktu widzenia prywatnego dostawcy usług medycznych. Zanim jednak zaczniemy debatę na temat reformy, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat pierwszej części forum. Wiadomo, że poziom lecznictwa zależy od bardzo wielu czynników. Od poziomu zarządzania, wielkości środków pieniężnych, wiedzy i doświadczenia personelu medycznego. Jednak wszelkie reformy, poprawa systemu zarządzania i wprowadzanie skutecznych narzędzi finansowania nie poprawiliby jakości świadczenia usług medycznych, gdyby przemysł medyczny nie dokładał starań, aby służba zdrowia w Wielkiej Brytanii miała do dyspozycji najwyższej jakości aparatura i materiały medyczne. Wiem, że także w Polsce modernizują państwo szpitale i zwiększają potencjał w zakresie sprzętu medycznego. Dzisiaj mamy przyjemność przedstawić państwu jedynie fragment oferty brytyjskiego przemysłu medycznego, z którym nasz rząd ściśle współpracuje. Za chwilę firmy brytyjskie przedstawią swoje produkty i po lunchu będą mieli państwo okazję porozmawiać z ich przedstawicielami. Zaprezentują się przed państwem innowacyjne firmy Medical Innovations Group, Spectrum Healthcare i Deltex Medical Group. Chciałbym jednak wspomnieć szczególnie o firmie True Colors, ponieważ nie oferuje sprzętu medycznego. Jak państwo doskonale zdają sobie sprawę, zadowolony personel to skuteczny personel. True Colors pokaże, jak pracownicy sektora medycznego mogą walczyć ze stresem, na które są narażeni, zwłaszcza w szpitalu. Dowiemy się, jak personel wolny od stresu jest w stanie skutecznie pracować w zespole i jak to wpływa na efektywność całego szpitala. Mam nadzieję, że oferta firm brytyjskich spotka się z państwa zainteresowaniem. Chciałbym teraz wrócić do kwestii reformy. Czy je wprowadzenie jest proste? Absolutnie nie. To wiemy wszyscy. Zdajemy sobie sprawę, że przed reformatorami długa i trudna droga. Droga sukcesów i rozczarowań. Najważniejsze jednak jest to, że widzimy słabe strony systemu i chcemy wprowadzać zmiany i zarządzać tymi zmianami. Jest to też, jak mówimy w Wielkiej Brytanii, żyjąca reforma. To oznacza, że się zmienia, ewoluuje w zależności od rezultatów. Mamy odwagę wprowadzania kolejnych zmian, jeżeli wiemy, że prowadzi do lepszych rozwiązań. Dzisiaj uczestniczą państwo w pierwszym z serii naszych spotkań poświęconych służbie zdrowia. Jak wspominałem na początku, tak licznie przybyli goście świadczą o ogromnym zainteresowaniu tematem, a więc na pewno zorganizujemy następne spotkanie w tym cyklu. Kończąc, życzę państwu owocnych obrad podczas forum oraz nawiązania ciekawych kontaktów. Dziękuję bardzo za uwagę.